Cześć, a dzisiaj chciałem Wam pokazać takie oto narzędzia. To są wytrychy takie dedykowane pod wkładki samochodowe, pod zamki samochodowe, które dwustronne są lub jednostronne, ale na ogół chodzi o te wkładki symetryczne, których klucz, będziemy to pokazywać zaraz na przykładzie tej oto wkładki. To jest Midlum Renault, to jest taka ciężarówka i zamek i klucz jest tego typu. Zamek wygląda w ten sposób. Chciałbym pokazać, jak łatwo, naprawdę łatwo, nie mówię wszystkie zamki i też to nie jest oryginał od Renault. To jest po prostu wkładka kupiona gdzieś na aukcji przeze mnie, która jest jakby jak to się mówi, nieoryginalna, to nie jest oryginalna część, tak? To jest produkowane nie przez Renault, ale pasuje do tego samochodu. I nie mam pojęcia, dlatego też o tym mówię, czy Renault wkładka jest jakby lepsza, trudniejsza, bardziej zabezpieczona, czy też może nie. Też wziąć trzeba pod uwagę to, że klucz jest tak wycięty, a inne pewnie są wycięte inaczej. Nie, żartuję. Chodzi o to, że są, że wycięcie klucza też ma tutaj, robi robotę w takich wkładkach. Dobra, weźmy sobie to cudeńko, zamontujmy w imadle. Już nie paplam, już pokazuję. Pokazuję, jak łatwo, naprawdę łatwo można tego typu zamek otworzyć którymś z tych cudaniek. Dobra, napnijmy sobie ten zamek, lekko przynajmniej, żeby... On normalnie nie chce gadać z nami. Jest tam parę zapadek takich tych właśnie wafer lock, takich blaszek. Ale weźmy sobie, patrzę, co bym tu mógł wziąć. Może zacznijmy od coś takiego. Niezbyt dużo nacięć. A tylko tu nie wiem, czy mi wejdzie. Wejdzie. Dobra. No nie, to jest tutaj dosyć szerokie, poczekajcie. Tym jeszcze tego zamka nie próbowałem otwierać. Nie, dobra. Weźmy coś takiego, co tutaj będzie pasowało. Bez modyfikacji, bo szkoda mi doginać te wytrychy. Ok, uwaga, patrzcie. O, dobra. I otwarty. I możemy to powtórzyć. O, otwarty. Więc takim cudeńkiem, pracując trochę jak rejkiem, trochę jak bumping key. Sorry, wyskoczył mi napinacz. O, schodź, bo też te, mam nadzieję, że było słychać też w kamerze wszystkie te blaszki, które wracały do siebie. Dobra. No, sprawa jest naprawdę trywialnie banalna. Więc te narzędzia, które leżą u mnie już długo, długo. Mają tylko parszywą gumę, która się lepi prawie do palców. Jest to chińszczyzna totalna, ale działa. Nie mówię, że na każdym zamku to zadziała, nie mówię, że na każdym tego typu zamku to zadziała, ale jest jakaś szansa próby, przynajmniej awaryjnie otwierania, otworzenia samochodu z ich wykorzystaniem, a jakieś naprawdę niezbyt duże pieniądze to kosztowało. Dobra, spróbujmy zajrzeć do tego zamka, żeby zobaczyć, czy tam naprawdę gadaliśmy z tyloma zapadkami, czy to po prostu jakaś ściema jest. O ile uda mi się go wybebeszyć. Tu jest jakiś seger mały. Tutaj też jest jakaś taka omega. Dobra, zdejmijmy ten, spróbujmy zdjąć tą malutką omegę.
Gdzie? Sfatygowany, ale... To działa. Tutaj po narzędzia sięgam, żeby ją tutaj odhaczyć, ale chyba... Nie wiem, czy jeszcze jej usunięcie tworzy mi drogę do tej i do dalszej zabawy z tym zamkiem. Ale ta omega taka, wiecie, małe to, jasne. No dobra, tylko muszę też obrócić, w ogóle mieć szansę jej ściągnięcia. No, dobra. Jak zwykle. Z prostej... O, dobra, zeszło. Z prostej roboty robi się dubanina. Dobra, po tym... Zeszła i co nam to daje? Niewiele. Jak zwykle muszę się. Pomordować. No dobra, może to już jest ten etap, że zamek nam wyjdzie. Spróbujmy go. Nie. Och nie. Jeszcze trzeba to na pewno ściągnąć. Dobra, tutaj to wypadło. Dobra, mamy po tych dwóch zabiegach zamek nam się otworzył. W sensie wyjęliśmy wkładkę i zobaczmy, jak to jest, że nam się to otwiera takim cudeńkiem. Mimo że zapadek jest 1, 2, 3, 4, 5 z tej strony. Tak, one są z jednej strony. Z jednej strony, ale gadają. Klucz jest dwustronny, ale zapadki są. Dobra. Tutaj. O, jak tutaj coś wystaje, tu jest nierówna, to zamek wkładki nie przekręcimy. Teraz jest nierówno. Możemy to słabo widać. Włożę klucz powoli. O, widzicie? Wszystko się pięknie ustawiło. I obracamy, więc ta wkładka akurat jest jednostronna. Więc nie było tu. O, to ładnie się prawie ustawiło. Bez napinania. Tutaj chyba mam szansę. Bo się płamie to. Klucza tego użyć. O, nie, tak, udało się. Ale często są te wkładki dwustronne, czyli trzeba pikować pojedynczo od góry i od dołu. To tutaj wystarczy z jednej strony. Mniejsza z tym, tak czy siak to fajnie działa. A teraz zdejmijmy tą sprężynę. I spróbujmy. Dobrać się do tego właśnie. Elementów. O, dobra. Sprężyna. Już nie będzie odbijać nam.
Mamy to ogarnięte w ten sposób, że już wkładka nie wraca. Tak mogę tak zostawić ją w pozycji otwartej. I tylko teraz pytanie, co ja tu muszę zrobić, żeby ją wyjąć? O, tyle. Po prostu tutaj się przyjrzałem i bez sprężyny, ze zdjętą, no to w tej pozycji możemy ten zamek już sobie zdemontować. I zobaczyć, jak to tutaj sobie gada. Mamy taki grzebień wystający. Nie otworzymy wkładki, wkładamy klucz. O, sorry, tutaj już mi... Teraz to już trochę to chce wypaść. Ale o, teraz jest gładko. I zamek otworzymy. I tak samo wkładając ten element, też jakoś to udaje nam się ustawić. Precyzja tej wkładki jest dosyć mała. I poruszając tutaj tymi pinami i jednocześnie napinając, no to udaje nam się ustawić jak trzeba ten cały zamek. O, właśnie chciałem wam pokazać, żeby nie było, że tutaj coś ściemniam, to wyjmijmy sobie tą moją superowską wkładkę własnej produkcji i zajrzyjmy do tej wkładki samochodowej. Nic w niej specjalnego nie ma, ale nie ma, jak już się to ogląda, tak? Już widziałem parę takich wkładek i je rozbierałem. Więc zaskoczenia tutaj nie będzie, ale ktoś tu trafił na ten materiał dzisiaj, no to kiedyś sam chciałbym coś takiego zobaczyć. Ponieważ było to dla mnie jakimś tam zaskoczeniem albo ciekawostką. Dobra, nie paplam już. Gdzieś tu miałem pęsetę, jest. O. Takie oto te wafle są w tym zamku. Jak to działa, no to mamy sobie w tych no te elementy wystające siedzą sobie w zamku i wkładając klucz je naciskamy. Czy to teczy, czy tutaj teraz, żebym się nie wypaplał. Słuchajcie, tak dogrywam, bo nie wiem, co mi naszło, że tam wypaplałem, papalnąłem, że klucz gada z tymi dzióbkami. No, nie, on nie gada z dzióbkami. On, te dzióbki to po prostu sprężyki tam wypychają dzięki nim. Klucz wchodzi do środka tych elementów i one są po prostu ponacinane, każdy troszkę inaczej i dzięki temu tak one się tam gdzieś na przestrzeni tych z zamka ustawiają po prostu w zależności od klucza na odpowiedniej wysokości, a chodzi o to, że jeden jest trochę bardziej wycięty, trochę mniej. Tego prawie nie widać w tych zamkach. W tym zamku to nawet te same milimetr, dwa różnicy między tymi niektórymi z tymi wafelkami, można powiedzieć. Może mi się uda to tak pokazać na tych dwóch. No, niech ja tu ułożę je równo. O, macie, ten dolny odrobinę teraz wystaje. O, widzicie? I jakbym je chciał ustawić równo, no to o, to musiałbym lekko ten górny przesunąć względem niego. No i to właśnie klucz tutaj to realizuje, wchodząc nam w te wycięcie. Dobra, to tyle, tak tylko wyjaśniam, bo nie wiem, jakieś zaćmienie czy cokolwiek innego. Coś tutaj popłynąłem. Dobra, to tyle. Jeszcze raz dzięki. Trzymajcie się. Cześć.